Hardcore, hardcore, tu też hardcore. Wszyscy chcą hardkorową wersję vloga. Co? Będę musiał wyciąć 40 minut filmu, no. Co się stało? Rzucałem. Nadleciała, lecianką się owinęła i... Mewa? Owinęła się dookoła słupa i dupa. A smaczna taka mewa przynajmniej będzie? Nie wiem, nie jadłem. No, trzeba będzie spróbować. Nie ma catch and release, koniec. Musimy żyć nadzieją, tylko to nam pozostaje. Wypróbowaliśmy chyba wszystkie przynęty, jakie były. Już łowiliśmy nawet w skrajnie homoseksualny sposób. Już jest wszystko załatwione, bo bardzo miło. Najlepsze jest to, że Tomek nawet się nie obudził. To jest niesamowite. Blaskał w trakcie. Blaskał. A to już jest trzecia noc. Taka. Chodź, daj teraz, daj. Ja przyjmę kamerę. Spytałem się Tomka, co o tym ogólnie sądzisz? Tomek, co o tym ogólnie sądzisz? No bardzo przyjemnie. Podobało ci się? Tak, bardzo przyjemnie. Chciałbyś jeszcze raz? Nie. No, powiem szczerze, że jestem z siebie dumny, bo udało mi się całkiem nieźle spakować, naprawdę. Nie jest tego dużo na 7 dni. Po prostu kosztem majtek i skarpetek wziąłem więcej gumy. No to jest niesamowite w ogóle, że to da się jechać z tego wszystkiego. O, i pierwszy przystanek, stacja benzynowa. Pierwszy popas. Ile odjechaliśmy od domu? 10 km. Właśnie mamy pożar w samochodzie. Wszyscy palą, jest wesoło. Kartą mogę? Jest dosz, jest tutaj. Karmazyn z Norwegii przyjechał. Weźcie warzywa, ja dzisiaj świeżaka muszę odebrać. Dobra, koniec tego filmu drogi. O 14 byliśmy już na miejscu. W porcie dosłownie aż pachniało rybami. Postanowiliśmy jak najszybciej zrzucić graty, bo zauważyliśmy, że na pomostach stoi paru wędkarzy. Trzeba było uzbroić wędeczki i ruszyć na taki drobny rekonesans. Thank you. 42. 42. Ale klamo fajne, no pięknie. Ładne. Piękna pogoda nie utrzymała się zbyt długo. Wieczorem przed porywisty wiatr i dosłownie wywiał nas na kwaterę. Całe szczęście w domku mieliśmy telewizor. Postanowiliśmy, że zapoznamy się z najnowszymi trendami niemieckiej kultury. To był błąd.
Nawet nie mieliśmy tego w planach, ale musieliśmy odreagować. Tak po naszemu, po polsku. I wy mi pomożecie, tancerza ujrzeć chcecie, jak papier w toalecie będę kręcił się. Wiedziałem już, że mogę, lecz połamałem nogę, szedłem na nową nogę, będę trenował jogę, bo ja tańczyć chcę. Może nauczysz mnie, jak tańczyć. Damy ten tak dobry temat. Może nauczysz mnie, jak tańczyć się. Rano w porcie prawie nikogo nie było. Niemców gdzieś wcięło, a za nimi jakby wyniosły się ryby. Przez cały dzień nie mieliśmy nawet dotyku. Dopiero późnym wieczorem zauważyliśmy, że Niemcy wychodzą na werandy i spinningują. To było to. Co prawda o konie podchodziły tylko na kilkanaście minut, ale każdemu udało się wydłubać po kilka sztuk. Niestety, następnego dnia znowu było słabo, nawet nie miałem do czego wyciągać kamery. Oczy ci się świecą, Sasz, jak kotu, weź się pokaż. No tak jest, jaki jest po prostu i tyle. No. Więcej nie zdziałamy z taką gumką. Tak się nastraszył ładnie, zobacz. Oj, oj. Co to za kargulena? Oj, oj. Bardzo proszę mnie ten, nie zrywać z łóżka do takich ogoni. O, fajne. Zaczynają wtukać, powolutku. Też mówisz, na to samo. Jak się nastroszył? Pozuje, aktor. W zeszłym roku podobno od samego świtu port był pełen ludzi i teraz jest pusto. No, ryby są strasznie nieaktywne. Jest bardzo marnie. Tak jak mówiłem w poprzednim vlogu, że czasami trzeba się przeprosić z bocznym trokiem. No faktycznie, wczoraj łowiłem bocznym trokiem, miałem dwie piękne ryby. Tutaj są takie pale z linkami i rybę trzeba bardzo szybko z między tych pali wyprowadzić i niestety za nerwowo się szarpałem z tymi okoniami. Chciałem za tak właśnie to siłowo ten poprowadzić hole i okoni pospadały. Miejscowi wędkarze łowią na robaki. Łowią na Carolina rig z czerwonym robakiem i faktycznie mają dużo lepsze efekty. My się tutaj zapieramy rękami i nogami, aby nie łowić w ten sposób. Pewnie dlatego, że to jest takie niepolskie ogólnie. No ale chyba też się z tym przeprosimy, no bo co zrobić? Nie ma wyboru tak naprawdę. No, też chcemy łowić ryby. No i niestety skończyło się to taką polską morską szkołą, czyli na bocznym takim troszku robal, ciężarek z dołu. I chyba tak będziemy łowić niestety, na razie. No nastrosz się. Nasza przygoda z glizdami też nie trwała za długo. Kolejny dzień był bardzo słaby, ryby pozamykały paszcze,
i jakby pozakopywały się w muł. Przed chwilą rozmawialiśmy z przewodnikiem wędkarskim tutaj miejscowym. Chyba takim też pracownikiem jakby Bosmanatu tego portu, no jakoś tak. I powiedział nam, że 2 tygodnie temu wpłynęła tutaj słona woda. Tydzień temu jeszcze jako tako się łowiło, a już od 3 czy 4 dni, właściwie jak żeśmy przyjechali, wszystko siadło. Ryba totalnie nie żeruje. Okonie biorą tylko na czerwonego robaka i to tak ledwo. No tak to niestety wygląda. A byli tu jeszcze jacyś spece z Czech, mega zawodowcy, 5 wędkarzy, pływali przez 4 dni i w najlepszy dzień złowili 6 okoni, czyli słuchajcie, ogólnie wychodzi na to, że my sobie całkiem nieźle w tych beznadziejnych warunkach radzimy, czyli nie ma jakiegoś dramatu. No ale szkoda, no ale miejsce jest fajne, bardzo sympatyczne, klimatyczne i myślę, że po prostu będziemy próbować jeszcze tu się wbić w jakimś lepszym okresie. Ryba nie bierze, są dziwne zmiany pogody, co chwilę pada, co chwilę nie pada. Do tego jest bardzo niskie ciśnienie, co też widać po nas na pewno, bo nie chce nam się wychodzić nawet z tego domku. Mamy tak fajną kwaterę, z której się w ogóle nie chce wychodzić. Jak jest taka lekka falka, to tym całym domkiem buja. Ryba spierdzieliła, nic nie zostaje, tylko spać. Ja mam straszne problemy ze wstaniem rano. Pierwsze 2 dni oczywiście o 6, jak było ciemno, żyłem nad wodą i tam szperałem gumami. No ale kurczę, pusty port, 0 ludzi i nic się nie działo. Liczymy na to, że aura się troszeczkę odmieni. Póki co spędzamy czas na bardzo edukacyjnych rozmowach w domku, kontemplacjach nad sensem życia i istnienia. No ale niestety, nie można tak żyć wiecznie, po to przyjechaliśmy, żeby trochę połowić. Póki co jedyne, co złowiliśmy, to jakieś marne sztuki, parę okonków. Nie przekroczyliśmy 40. Rok temu, jak byliśmy z Karolem Wolfem, było zupełnie inaczej. Wyciągaliśmy około 60 okoni, z czego 20-25 średnio to były ryby powyżej 40 cm. W najgorszy dzień wtedy to mieliśmy tak, że wyciągnęliśmy ze 30 ryb, a łowiliśmy tylko powiedzmy 3 godziny czy 4 godziny rano i 2-3 godziny wieczorem. Teraz to jest po prostu jakaś tragedia i nam się już nie chce trochę. No ale mamy jeszcze 2-3 miejsca do odwiedzenia w okolicy. No i jeżeli tu nie ma, to może tam będzie. Jutro pojedziemy na port oddalony od tego miejsca jakieś 20-30 km. I zobaczymy, co tam się dzieje. No, my tam akurat byliśmy też w zeszłym roku, na jeden dzień podjechaliśmy. To była identyczna sytuacja jak tutaj, tak? Czyli dużo ryby, dużo drobnicy. Ona tam, ta ryba nie brała. Może akurat, że tak powiem, coś się zmieniło i tam się nam ten los trochę odmieni. Więc będziemy próbować. W porcie, do którego się wybieraliśmy, można łowić tylko dropshotem. A tą metodę lubię tak samo jak boczny trok. Nawet zapomniałem, jak się wiąże hak offsetowy. Całe szczęście, że na YouTubie można znaleźć dosłownie wszystko. Dropshot. Dropshot to taki trochę inny spinning. Na końcu tego trzonu haczyka jest specjalnie wyprofilowane wygięcie. Przełóżmy przez oko haczyka żyłkę do dołu. Ta dolna część od strony kolanka haczyka będzie częścią, do której dowiązany jest ciężarek, ale ta pętla jest pętą dziwną, ona jest luźna, jest poza haczykiem, nie przekładamy już teraz przez jego oczko żyłki. Teraz zaciśniemy całość, węzeł po prostu ma nam umożliwić zamocowanie żyłki prosto padle do umożliwić zamocowanie haczyka prosto padle do żyłki. Nie jestem specjalnie uzdolniony manualnie, ale za 5 razem mi wyszło. Na miejscu byliśmy około godziny 10. Na tym łowisku dopiero o tej porze można zacząć wędkowanie. Wyobraźcie sobie, że w porcie nie było żywej duszy. To był bardzo zły znak. Nikogo nie ma, ale jaja. Takich portów na Rugi jest sporo. Problemem są kwatery.
Właściciele wolą je wynajmować rodzinom z dziećmi niż w wymazanej w rybim śluzie hałastrze. Na szczęście pozostawały nam jeszcze nasze nocne sesje na werandzie. Ryby złowione w nocy mogliśmy wypuścić, ale okonie złowione w dzień trzeba było zabić. Gdybyście wypuścili jakąkolwiek wymiarową rybę przy Niemcu, to możecie być pewni, że od razu zadzwoni na policję. Dopiero potem się okazało, że ich przestrzeganie prawa jest bardzo wybiórcze, ale o tym za chwilę. W ciągu dnia łowimy na takiej wodzie do 3 metrów. W nocy trochę głębiej, bo tutaj pod werandą mamy tak myślę około 5 metrów. No i opędza się to, przynajmniej w moim wypadku, główkami 7 gramów. Próbowałem lżej, próbowałem troszkę ciężej, ale nie przynosiło to efektów. Tak ta siódemka chyba jakoś rybą najlepiej podchodziła. Jeśli chodzi o przynęty, to Fat Tail minął. Proszę bardzo. O, takie gumki bardzo ładnie grały, tylko że najlepiej w tym mniejszym rozmiarze, bo już na takie większe to pukały, ale nie chciały się wcinać. Następna guma, która bardzo ładnie tu działała, to Shaker Lanker City. No tylko no, tego kolorku takiego najlepszego już nie mam, bo było to kiwi i już mi się gdzieś to urwało. Bardzo ładnie ryby atakowały wampery, ale niestety zauważyłem, że chyba ten wamper jest troszeczkę za dużą gumą na ten okres, bo okonie bardzo często w niego pukały, widać było, że ta trzęsa bardzo interesuje, ale niestety nie potrafiły tej gumy całej połknąć, co na innych łowiskach jest ogólnie standardem. Kajtech 4-calowy, kajtech 3-calowy, akurat w tych kolorach. Dobrze się też sprawdzały małe Berkleje, fluo. No i też oczywiście tutaj od Darka Jankowskiego z kuźni wędkarskiej muchy też sobie dawały radę. Generalnie każda przynęta działała mi lepiej lub gorzej, zależało od dnia. Jednego dnia też ładnie połowiłem na, zaraz tu sobie wygrzeję, bo taki miałem przygotowany zestawik, do żeby nie zabierać całych gratów. Miałem taką gumkę Molixa, taki śmieszny robaczek, akurat w tym kolorze robił też robotę, też miałem sporo brań na to. Niestety no, guma jest, można powiedzieć, jednorazowa, bo po dwóch, trzech okoniach jest, nie do niczego się nie nadaje. I tak, generalnie łowiliśmy na głębokościach od 2,5 do 3,5 metra, główki jakich używaliśmy to było od 7 gram do 10, do 11 też miałem główki. To też zależało wszystko od dnia, od pogody. No teraz wam troszeczkę powiem o tym całym opadzie. Z tego co pamiętam wam obiecałem. Zobaczcie. Jak robimy normalny, taki zwykły opad podbijanego. Padła, o, było puchnięcie o dno. Teraz wam pokażę, jak zrobić przedłużony opad. W momencie podbicia przeciągacie szczytówkę wędki do góry. Bardzo powoli przeciągacie do góry. Znowu ta główka, o, puchła dno. Znowu podbicie i znowu przeciągacie szczytówką wędki do góry przynętę. Czyli w momencie, kiedy przynęta powinna już puknąć o dno, my ją odciągamy do góry jeszcze szczytówką wędziska. Ona robi taki ruch pewnie po jakimś łuku. No i tak, co daje nam takie właśnie prowadzenie z tym przedłużonym opadem? Mamy szansę dłużej zaprezentować przynętę. Często jest tak, że robimy te podbicie, ta przynęta szybko spada i drapieżnik może by się zdecydował na atak, ale albo ma za mało czasu, albo puknie w tą przynętę, ale też nie zdąży je dobrze zastać i tak dalej.
A dzięki temu właśnie, że tym ruchem do góry szczytówki przeciągamy gumę, to jeszcze dajemy 2-3 sekundy dłużej na atak. Popróbujcie, tak naprawdę przynosi to bardzo fajne rezultaty. Miałem ze sobą swoją nieśmiertelną pałę do 200 gram, 240 cm. O tej pale to Wam kiedyś opowiem tak oddzielnie, bo wielu z Was pyta się mnie o to. A no właśnie, bo to nie jest do końca tak, że ja łowię tylko takimi dziwnymi wędkami. Na ten wyjazd wziąłem sobie Wheelina 200 cm do, on jest bodajże chyba do 20 gram, tak, 5-20 gram wyrzutu z takim fajnym kowroteczkiem Macro Michela i powiem Wam, bardzo fajny jednoskład na okonie, super. No miałem nadzieję, że go też troszeczkę popróbuję, jeśli chodzi o sandacze, jak ta wędka się będzie zachowywać. To niestety nie udało się tego sprawdzić. Pod okonie naprawdę rewelka, fajnie wcina, taka jest szybka, sprytna wędeczka, bardzo ładnie trzyma ryby. Nie miałem z tego żadnych spadów. Naprawdę fajny kijaszek. Jak ktoś ma ochotę, to proszę bardzo. No wiem, że Was to interesuje, bo zawsze są te pytania, jaka wędka i kołowrotek, jaka wędka i kołowrotek, jakby to wędka i kołowrotek tylko łowiły ryby, co jest oczywiście nieprawdą. Ostatniego dnia coś drgnęło, port był pełen Niemców, ale nie łowili ani na spinning, ani na dropa, a czerwone robale zastąpili żywcami. Faktycznie okonie nie interesowały się niczym innym. Te małe zabierały żywca natychmiast i odpływały, ale brania tych większych objawiały się 2-3 drgnięciami na plecionce i dopiero potem ryba bardzo powoli odpływała. Ach jest, o jaki gruby, jaki potężny. Jaki gruby. Prawie jak chrypcomka. No może być potężnie. No gruba piękny. Piękny klamot z podbierakiem. Oj, lulu. Kto podebrał? A teraz gwóźdź programu. Po południu spotkaliśmy naszego znajomego przewodnika wędkarskiego i spytaliśmy się, jak to jest, że ogólnie na rugi nie można łowić na żywca, a tu można. No i powiedział nam, że zarząd portu pozwala łowić w tym porcie na żywca, ale gdyby pojawił się patrol policji, to nie, oni nam przywalą po 500 euro mandatu, czyli tak niby można, ale trochę nie można. Rozumiecie coś z tego? Bo ja nie. Co lepsze, rano w porcie był patrol policji i oni widzieli, co się dzieje. Oni widzieli, że wszyscy łowią na żywca. Tylko mi się wydaje, że tak do miejscowych, to oni by się specjalnie nie czepiali. Ale jakby usłyszeli polski język, to by nam zaraz dopierdzielili kwitu. W porcie na żywca nie łowili tylko Słowacy. Łowili takimi malutkimi pilkerkami. I powiem Wam, że nawet nieźle im szło, bo co kilka rzutów mieli okonie. Najlepsze jest to, że takiego pilkerka miałem na kwaterze i nawet miałem nim sobie rano jeszcze przed wyjazdem trochę porzucać. No, ale wieczorem przyjechał w odwiedziny Majki z Marasem i Dzikusem, wziął moją wędkę, rzucił i po pilkerku. No brawo, zobacz go. Dzikus ryba złapał. No dawaj, dawaj go tu do góry. O kurde, ładny. No i na mojego pilkerka. Na mojego pilkerka. Pokaż. Ale dawaj, na pilkera mówię. Brawo, Dzikus. Przyjechał, pokazał, co? Pięknie, brawo, no. Ach, ten Dzikus. Nie trzeba wychodzić z domu. A rybka, wiadomo, lubi pływać, prawda? Więc człowiek przyjedzie troszeczkę, żeby rybka popływała do kolegów, a jak rybki zabraknie, to wyjdzie, złowi, nasmaży.
Dalej będzie rybka pływała. Siedzę. O nie, urwałeś mojego pilkera jedynego. Nie, nie, mordo. Ryjku, no zrób coś, odstrzel, odstrzel, mordo, odstrzel. Odstrzelam. Nie pójdę. O, o, idzie, idzie, idzie. Ty, o, poszło, poszło. O, masz. Nie, mordo, zostaniesz ode mnie pilkera, masz. Tam wiśnia, tam tu moknie, stary, pójdziesz, żeby ten ściągnął. Chyba później pójdzie kobiety i poprosisz, no, słuchaj, tam już nie jedna rzecz wisi prawdopodobnie, wiesz? No to możesz znaleźć wiele rzeczy. O, ja może się uda coś. Dobra, dobra, koniec tych imprez. Jak będziecie chcieli zobaczyć naprawdę hardkorowe vlogi, to subskrybujcie sobie kanał pleciony.pl. Tam za jakiś czas pojawią się naprawdę dobrze pokręcone materiały. A ja wam jeszcze coś na koniec powiem. Spotkaliśmy tam w porcie na miejscu ekipę Polaków, która przyjeżdża tam już od 5 sezonów. I wiecie co stwierdzili? Że na Rugi co roku jest coraz słabiej. Jak widać, każdą wodę da się zarżnąć. W momencie, jak oglądacie ten film, ja jestem w drodze do Lublina, więc jakbyście się chcieli spotkać, to zapraszam w sobotę. Będę się gdzieś tam kręcił między stoiskami. No i to byłoby tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym vlogu. Cześć!